torba dopięta, ok, woda mineralna jest, kanapka na drogę jest, mydełko, żeby się potem umyć, no i gazetka oczywiście, żeby mieć coś do czytania. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Jak Państwo się domyślili, to już też letnia kanikuła u nas w redakcji. W związku z tym to ostatnie poranne wydanie naszego programu. Kolejne już 1 września jak zwykle, ale na wakacje nie zostawimy Państwa bez czasu na Opole. Cały czas najważniejsze informacje dotyczące naszego miasta, życia naszego miasta będą ukazywać się na stronie www.czasnaopole.pl, na Facebooku, na Instagramie Czasu na Opole. Tutaj znajdą Państwo mnóstwo różnego rodzaju informacji, więc śledźcie nas. No, śledźcie nas też i na wakacjach, jak to się mówi. No i czekamy też na to, jakie będą Państwa wakacyjne opinie, komentarze, zdjęcia. Bardzo chętnie je też opublikujemy z Państwa wakacyjnych przygód, więc jeśli tylko gdzieś będziecie w Waszym zdaniem bardzo ciekawym, fantastycznym miejscu, wyślijcie do nas też taką wakacyjną pamiątkę. My Państwu ślemy w takim wypadku życzenia jak najprzyjemniejszej letniej kanikuły, jak najwięcej słońca. Na pogodę nie narzekamy, bo ona jaka jest, każdy widzi. Każdy pewnie podczas tej pogody też sobie znajdzie coś dla siebie. Czy też dalej, czy też bliżej, gdzie Państwo jadą. Najważniejsze, żeby zabrać ze sobą dobry humor, no i dobrą atmosferę, żeby później powrócić z wakacji zadowolonym. Więc w imieniu całej naszej redakcji życzymy Państwu wszystkiego dobrego na wakacje. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Mikrofon. No tak, tego na wakacje nie zabieram. Dziękuję bardzo.